objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Żadne kłamstwo nie stanie się prawdą. Żadne kłamstwo nie stanie się prawdą. Choćbyście miliony razy je powtarzali, to i tak kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem. A prawda zawsze będzie prawdą. Ty, duchu, doskonale o tym wiesz, ale rozum nie chce tego przyjąć. Choć tobie, duchowi, nie na rękę tworzenie nowej karmy, to rozum na nic nie zważa, tylko służy ciemnością i realizuje swoje żądze. Nawet jeśli coś niewłaściwego zrobicie, to rozum natychmiast znajdzie usprawiedliwienie. Pokaże wam, jacy jesteście pokrzywdzeni, jak biedni, i natychmiast uruchamia energię litości nad sobą. Jak tylko macie podjąć jakąkolwiek decyzję związaną z wami, to rozum uruchamia od razu strach i lęk. Wprowadza was w stan paniki. Jak trzeba się określić i dokonać właściwych zmian, wtedy rozum wycofuje was w stare energie i stare zachowania, nawyki. Zdaje się wam, że to, co znacie, jest dobre i dalej brniecie w ciemne kanały. Od dziecka zmuszacie siebie i innych do kłamstw. Tak wam to weszło w nawyk, że dziś traktujecie kłamstwo jak coś normalnego, jak coś, bez czego nie da się żyć tu na ziemi. A tu, na ziemi, nie da się żyć bez prawdy, praw Pana i bez natury. Stworzenie mową Pana, dlatego nie ma przypadków. Dla was to informacja, co się wokół dzieje, na co uważać i czego należy się wystrzegać. Każdy duch będący na ziemi zobowiązany jest do mówienia prawdy. To leży w interesie ducha, aby zawsze kierować się prawdą, mówić prawdę, w oparciu prawdy kierować swoim życiem tu i teraz. Wtedy podąża duch właściwą drogą. Nie ma i nie będzie innych dróg na ziemi, jak tylko skierowanych w wiarę z przekonania. Wasz wybór z wolnej, nieprzymuszonej woli. Żaden człowiek na ziemi nie może przymuszać innego do ślepej wiary, do czynienia wbrew naturze, zastraszania, inwigilowania, do życia niezgodnego z prawami Pana. Kłamstwa, jakimi karmiono was przez tysiąclecia, wreszcie muszą pójść w zapomnienie, gdyż czas ostateczny na przyjęcie przez was prawdy już się zbliża. Od was samych zależy, jak to się odbędzie, poprzez cierpienie i ból, czy poprzez uczucia i rozwój ducha. Choć zawsze poprzez doświadczenia, ale doświadczenia mogą przynosić ból i cierpienie, albo radość i szczęście. Dla was ważne, aby wasze doświadczenia były tylko radosne i szczęśliwe. Gdybyście bardzo się starali ukryć prawdę lub ją zataić, to nie ma takiej możliwości, gdyż prawda wcześniej czy później, ale zawsze wyjdzie na wierzch. Jak później, tym bardziej przez to będziecie cierpieli, gdyż skutki zwrotne nieuchronnie do was zawitają. Prawda zawsze była, jest i będzie ta sama, niezmienna, zgodna z prawami Pana, zgodna z miłością duchową i wszystkim duchom na ziemi bliska. Dlatego tak duch drży, jak innych ludzi na ziemi okłamuje. Tylko rozum się cieszy, bo ciemnością służy. Kłamstwo przez was wypowiedziane zatoczy koło, pozbiera podobne, jednorodne energie
i wróci do was, uderzając was mocno. Kłamstwo nie popłaca, a szkodzi wszystkim. Zawsze mówcie prawdę i żyjcie, duchy na ziemi, prawdziwie. To was doprowadzi do wiary z przekonania.